Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. W polskich mediach trwa nagonka na profesora Chazana, który odmówił aborcji kobiecie, której dziecko, nienarodzone jeszcze, było chore. Nagonka doprowadziła do tego, że w klinice, w której ten profesor szefował, była kontrola. Ta kontrola już skończyła się, jedna z tych kontroli, bo jest następna jakaś, i klinika ma zapłacić 70 tysięcy złotych kary w związku z tym postępowaniem profesora Chazana. O co chodzi? Chodzi o to, że profesor nie tylko, że tej aborcji nie wykonał, do czego miał prawo, bo jest taka klauzula sumienia, to jeszcze ta klauzula sumienia jest tak interpretowana przez naszego ministra zdrowia, pana Arłukowicza, że, no i przez dziennikarzy, że profesor Chazan, który nie chciał dokonać aborcji, powinien poinformować kobietę, kto tą aborcję wykona, zamiast niego. I proszę Państwa, tego typu interpretacja klauzuli sumienia jest kompletnie absurdalna. No bo wyobraźmy sobie, że podobna klauzula sumienia mogłaby obowiązywałaby wśród członków SS. SS to była taka organizacja zbrodnicza w III Rzeszy, która na masową skalę zajmowała się mordowaniem Żydów. No i załóżmy, że tam taką klauzulę sumienia przyjęto, że jakiś SS-man, który nie chce tego dokonać, takiego zbrodniczego czynu, to może umyć ręce i nie zabić złapanego Żyda, którego mu tam ktoś dostarczy, ale właśnie ta klauzula sumienia w tym SS byłaby tak skonstruowana, że co prawda sam może odmówić zastrzelenia czy powieszenia tego złapanego Żyda, ale powinien wskazać tym, którzy tego Żyda złapali, jakiegoś innego, dobrego SS-mana, oczywiście dobrego w cudzysłowie, który zrobi zgodnie z prawem porządek z tym schwytanym Żydem. Co by Państwo powiedzieli o takiej klauzuli sumienia? No, że po prostu jest kompletnym idiotyzmem. I III Rzesza była państwem zbrodniczym, ale przynajmniej kierowała się jakąś logiką, więc takiej klauzuli sumienia nie było. Natomiast ta interpretacja klauzuli sumienia przedstawiana przez pana ministra Arłukowicza oraz przez dziennikarzy, których słuchałem w radiu, no jest kompletnie też nielogiczna i prowadzi ta interpretacja tej klauzuli sumienia do tego, żeby osobę, która nie chce dokonać aborcji, takiego uczciwego lekarza z czystym sumieniem, zmusić i tak do uwikłania się w zamordowanie człowieka. Bo on co prawda sam aborcji nie wykona, ale ma kobietę oddać w ręce takiego lekarza, który tą zbrodnię wykona. Oczywiście jest to zbrodnia w myśl jakichś zasad zdrowego rozsądku, prawa naturalnego, natomiast w pewnych trzech wyjątkowych sytuacjach nie jest to zbrodnia w myśl prawa polskiego obecnego, ale to prawo jest w tych trzech przypadkach zbrodnicze i trzeba to jak najszybciej zmienić, a to sumienia nie usprawiedliwia takiego lekarza, który tą zbrodnię dokonuje albo jest w stanie skierować pacjentkę do innego lekarza, który takiej zbrodni jest w stanie się dopuścić. I ja stanowczo popieram profesora Chazana, uważam, że jest to człowiek, który zachowuje się po prostu godnie i w tym zalewie głupoty i chamstwa, upadku obyczajów, które w naszym państwie na tych najwyższych szczytach dominuje, jest to jedna z naprawdę niewielu jaśniejszych postaci. Żegnam Państwa.